imię Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Siostry i bracia, bardzo serdecznie pozdrawiam Was ze Szczytna w kolejnym codzienniku. Hasła biblijne przeznaczone na dzisiejszy dzień 30 stycznia do czytania i rozważania znajdujemy w Księdze Jozułego i w Ewangelii Mateusza. Pan, Bóg nasz, strzegł nas przez całą tę drogę, którą szliśmy. Jestem z Wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I wśród wielu obietnic i zapewnień, jakie wypowiedział Pan Jezus, wydaje mi się, że najgłębsza i najbardziej wymowna, a zarazem najcenniejsza dla nas w naszej życiowej pielgrzymce, w naszym codziennym trudzie i życiu, jest ta, która kończy Ewangelii Mateusza. Jest to owa wspaniała zapowiedź naszego zbawiciela o stałej Jego obecności wśród oddanych mu ludzi. Jestem z Wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Słowa te zawierają treść, która może być pochodnią na mrocznych i krętych drogach naszego życia. Moc tych słów doświadczyli już na swojej osobie apostołowie pańscy, gdy wysłani przez swego mistrza rozgłaszali po świecie dobrą nowinę, gdy rozsiewali między ludźmi ziarno pokoju, a także gdy później w swojej pracy zbierali plon ludzkiej niewdzięczności. Ale we wszystkich sytuacjach życia, zarówno dobrych jak i złych, nie opuszczała ich świadomość, że zbawiciel jest z nimi, że wzmacnia ich, krzepi, zagrzewa do czynu i utrzymuje wierności. Nie opuszczało ich przeświadczenie, że duch Pański obcuje z nimi w ścisłej społeczności. I nie mogło być inaczej, gdyż w Jezusie poznali nie tylko genialnego nauczyciela, który z czasem musiałby jednak ulec śmierci ale opromienieni jego boskością czerpali z niej później siły w ciężkich doświadczeniach pracy misyjnej i byli pewni, że oto sam Bóg jest z nimi ich samotność w pracy była więc tylko pozorna bowiem nie tylko wierzyli lecz również przeżywali prawdę obecności Boga wśród nich choć wiele się zmieniło od czasów apostołów to jednak i dziś wszechmocny Bóg którego doskonały sposób objawił nam Jezus niejednokrotnie nawiązuje łączność Umacnia społeczność z ludźmi, odsłaniając niejako swą istotę przed człowiekiem, co czyni o tyle, o ile jest mu potrzebne do osiągnięcia celu, którym jest zbawienie świata i królestwo niebios. Drodzy Bóg, i dziś szuka człowieka zagubionego w tym świecie i pragnie mu się objawić. Wierny jest swemu słowu zawierającemu tak jasną i niedwoznaczną treść. Jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I moglibyśmy podać wiele przykładów z naszego życia na potwierdzenie tych słów naszego zbawiciela. Moglibyśmy podać wiele dowodów na to, że Bóg wyraźnie interweniował w życiu naszym, chociaż często w sposób niezrozumiały dla nas, a niekiedy nawet bolesny. Pozwólcie, że opowiem Wam pewną historię. Pewnej nocy śniło mi się, że spacerowałem plażą z Panem. Na ciemnym niebie rozbłyskiwały sceny z mojego życia. Po każdej z nich na piasku pojawiały się dwie pary stóp. Na jednej były moje, a na drugiej pana. Kiedy błysnęła przede mną ostatnia scena, spojrzałem znowu za siebie i zauważyłem tylko jedną parę stóp. Uświadomiłem sobie, że był to najgorszy i najsmutniejszy czas w moim życiu. Panie, rzekłem, kiedy postanowiłem iść za Tobą, powiedziałeś mi, że zawsze będziesz przy mnie. Jednak w najtrudniejszych chwilach mojego życia na piasku widniały ślady tylko jednych stóp. Panie, Dlaczego gdy najbardziej cię potrzebowałem, ty mnie zostawiłeś? Moje drogie dziecko wyszeptał. Kocham cię i nigdy cię nie opuszczę. Nigdy i nigdzie w chwilach prób i doświadczeń, gdy widziałeś ślad tylko jednych stóp, to było wtedy, kiedy cię niosłem na rękach. Bóg pragnie się objawić. Pragnie odsłonić nam coś ze swej istoty. Chcę też, abyśmy poznali jego świętą wolę. Dzięki czemu moglibyśmy się zbliżać do Niego każdego dnia, do Boga, za którym tęskni nasza dusza, bo On chce być z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Dobrego, błogosławionego dnia.